Witajcie kochani na horoskopie na kolejny tydzień. Witam Was serdecznie. Witam wszystkie osoby, które poszukują tu informacji ze swojego kosmogramu, zarówno ze Słońca, z Księżyca, jak i z Ascendentu. Ale pamiętajcie, że ja nagrywam w systemie otwartym, a to daje Wam możliwości, kochani, poszukiwania tu informacji ze swojego kosmogramu, także z innych planet niż te trzy wymienione na początku. Te trzy obszary, może tak powiem. Czyli jeżeli masz znak w Uranie, Plutonie, gdzieś Marsie i czujesz, żeby poszukać tych informacji, jak najbardziej jest to możliwe. Tu zawsze trzeba iść za głosem intuicji, kochani, tam gdzie czujemy, że te informacje dla nas są. Dobrze, a tak poza tym pamiętajmy wszyscy, że jest to czytanko ogólne. Bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Witajcie moje bliźnięta kochane, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Zobaczymy, co tu u bliźniaczków się szykuje. Tak jest, zobaczmy po kolei najpierw to, co idzie nowego. Trzy kielichy, jakaś radość, jakieś świętowanie, jakaś celebracja czegoś, coś się udało, może doszło do jakiegoś pojednania, jakiegoś pogodzenia. Ogólnie radość w grupie, powiedziałabym, więc fantastycznie. Temat ważny na ten tydzień dla bliźniąt. Temat ważny. Sześć buław. Jakiś fajny tydzień się szykuje dla bliźniąt. W relacjach, w związkach, w miłości, w sercu. Pokażcie mi, proszę. Królowa kielichów. No, wszystko na miejscu, słuchajcie. Okej, w takim razie co w rozumie w sprawach urzędowych, zawodowych, finansowych? Paś buław. Okej, a rada. Teraz radę poprosimy. Wow, as buław. No nieźle. I w tym obszarze... A, wiedziałam, że gdzieś się ukryje niespodzianka. W tym obszarze, kochani, mamy, jak widzicie, wieżę. Tak, i jest to energia wieży jest energią przełomową, to jest przełom jakiś potężny przełom się szykuje u Was, natomiast mógł on już nastąpić, dlatego że, tak jak zawsze kochani tłumaczę, w tym obszarze tutaj, w którym tu mamy te trzy karty, które już nam wyjmę, tu tak dla jednych bliźniąt to jest coś, co się już stało, dla drugiej grupy to jest coś, co obecnie się dzieje, a dla trzeciej grupy coś to dopiero przyjdzie, więc tu trzeba jakby swoje życie odnaleźć, prawda? I to z czym jest związane te nasze sytuacje, czy to tutaj się pokrywa. Tak, 10 mieczy, 4 kielichy i karta wieży, czyli postrzeganie swojej rzeczywistości poprzez pryzmat krzywdy, którą ktoś ci zadał tutaj, czyli ta krzywda przychodząca z zewnątrz, 10 mieczy. W związku z tym, że to postrzeganie właśnie jest przez tą krzywdę, przez ból, przez cierpienie, wynika oczywiście i wychodzi z tej postawy, czy takiego poczucia bycia czyjąś ofiarą, czy to sytuacji, czy wydarzenia, czy jakiejś konkretnej osoby. I prowadzi to do takiego, ja powiedziałabym, oklepnięcia emocjonalnego. Dla mnie cztery kielichy to jest moment, kiedy naprawdę się ma dużo i dużo, za dużo możemy być wdzięczni. Natomiast ten ktoś, zobaczcie, jest tak zanurzony w jakichś swoich wspomnieniach, w jakichś swoich oczekiwaniach, które nie zostały spełnione, w jakichś swoich nadziejach, i całkowicie poblokowany. Zobaczcie, ręce skrzyżowane, nogi skrzyżowane. Widać, że to jest ktoś, kto jest kompletnie zablokowany. I co ciekawe, zobaczcie, tu jest ogromna radość, prawda, szczęście, a później przychodzi właśnie to, albo dla kogoś to było właśnie wcześniej, kompletne niedocenienie tego, co się ma wokół, ludzi, których się ma wokół, tego całego mechanizmu, który pracuje dla ciebie każdego dnia, żebyś ty mógł jako człowiek czy kobieta, czy mężczyzna, wszystko jedno, żyć i funkcjonować tu, gdzie żyjesz i funkcjonujesz, jakby postrzeganie poprzez, powiedziałabym, takie oczekiwanie, niewidzenie kompletnie
poza ten obszar, czyli tutaj te bliźnięta, które z tym rezonują, widzą tylko ból, krzywdę, że życie jest okropne, wszyscy ludzie są okropni, wszyscy krzywdzą, wszyscy robią pod górkę. I tutaj kiedyś było lepiej, prawda? Kiedyś było inaczej, chce się tam wrócić. Ktoś może był dla ciebie wyjątkowo dobry i tutaj chcesz się wrócić. To jest takie zaklęcie się w czasie, abym powiedziała, słuchajcie. To jest pierwszy moment przed piątką kielichów, zanim ten ktoś właśnie całkowicie popadnie w jakąś apatię życiową, w taką energię bez sensu, taką energię, chciałabym powiedzieć, takiej wewnętrznej desperacji, ale która poprzez frustrację prowadzi nas do takiego totalnego oklapnięcia emocjonalnego, gdzie depresja już jest tylko o jeden krok stąd, prawda? Ale słuchajcie, cudownie, bo z tego wszystkiego przychodzi wybawienie. Ta wieża to jest wybawienie dla każdego, kto utknął właśnie w tego rodzaju energii, którą tutaj opisałam do tej pory, opowiadając wam. Tak jest. I teraz tak, idziemy po kolei. Ta radość, szczęście, trzy kielichy. Coś tu się dzieje fajnego. Bliźnięta chcą świętować, chcą się radować, prawda? I teraz tak, całkiem możliwe, że to dla was zadziewa się najpierw, a to przychodzi później. Tu musicie się po prostu z tym obszarem sami odnaleźć, tak jak powiedziałam na początku. Jeżeli tutaj następuje to przebudzenie, prawda, bo wieża następuje w nas. Wieża to jest energia wewnętrzna, która powoduje przebudzenie do tej prawdy, która jest wokół nas. Tutaj jest przebudzenie do jakiegoś uczucia, do jakiejś emocji. Tu jest przebudzenie do dostrzeżenia i docenienia tego, co się już osiągnęło, co się już zrobiło, gdzie się w życiu było, a gdzie się jest. Może jakieś osoby, może siebie, może kogoś, może coś tutaj. Jest to docenienie wtedy. I też zauważenie, że poza krzywdą też są inne rzeczy, prawda? Dzięki którym można cieszyć się, radować. Może też dostrzegasz ludzi, którzy są przy tobie i gdzieś się troszczą o ciebie, pomagają ci. Zobaczmy do tej trójeczki kielichów. Co tu jeszcze? Czy tu coś więcej jeszcze, kochani, dla bliźniąt? Dla bliźniąt na następny tydzień. 10 pentakli, zobaczcie. Radość, szczęście, świętowanie. Całkiem możliwe, że tu ktoś z was dowie się, że rodzina się powiększa. I to na dwa sposoby. Może tak być, że nowe dziecko w rodzinie, ale też może tak być, że nowy członek rodziny, czyli może ktoś z was jakby przychodzi jak osoba dorosła, prawda? Żeby powiększyć, czyli może chłopak się oświadcza, prawda? Albo chłopak przyprowadza dziewczynę, która jest narzeczoną, tu na tej zasadzie, jakby, że powiększa się, prawda, jakoś rodzina. Radość też z powodu jakichś finansów, może jakiś spadek, albo jakieś dziedzictwo, które jest przekazane w dalsze ręce. I to wcale nie musi tu być koniecznie, słuchajcie, na zasadzie, że ktoś odchodzi z tego świata, może jakby ktoś postanawia przepisać coś komuś, jeszcze za życia tutaj tak czuję. Okej, mamy szósteczkę buław i pazia mieczy. Zanim, tutaj słuchajcie, no widzicie, tu widzę coś takiego, zanim będziesz świętować i po prostu tu laury nakładać i tak dalej, przeczytaj wszystko dobrze, wszystko się dowiedz, wszystko... Zrób taki totalny research, prawda? Zaobserwuj, przyjrzyj się, zastanów się. Dlatego, że czuję, że to jest bardzo ważny moment, kochani, dla was, zanim podejmiecie się jakby tego, co tutaj jest wam do przekazania. Zobaczmy tego asa buław. As buław. As buław. Mamy, co to mamy? Rycerza buław. Okej, fajnie. Paść była w sprawach finansowych w głowie. O, król kielichów. Dobra, zaraz będziemy myśleć. I tutaj królowa kielichów. Wow, i znowu mamy, zobaczcie, ta sama karta, trójka kielichów. Czyli ta radość tutaj, to świętowanie jest w obszarze relacji, związku, w obszarze miłości. Czyli tak jak powiedziałam na początku, albo ktoś wraca i się dogadujecie i jest ogólna szczęśliwość, bo na nowo się wszystko pięknie zaczyna układać, albo przychodzi nowa osoba do rodziny i
I też jest radość, czyli to jest ktoś, kto pasuje jakby do waszej rodziny i wszyscy jesteście zadowoleni, że ta nowa osoba się pojawiła. Tu w tych finansach sobie zobaczmy. Bądź tu przygotowany, bliźniaczku, na to, co idzie, dlatego że tu trzeba będzie być gotowym, żeby jakoś zadziałać w odpowiedni sposób. Natomiast miej dystans do tego cały czas, bo może być dosyć emocjonalnie wokół tego. No tak, jeśli to są jakieś spadki, dziedziczenia i tak dalej, to tu faktycznie może być więcej osób zainteresowanych, może i stąd te emocje, albo po prostu to dla ciebie będzie zwyczajnie emocjonalne i będziesz tutaj potrzebować tego spokoju takiego wewnętrznego. Natomiast co tu też czuję, kochani, to zdecydowanie w pracy, w sprawach zawodowych, w sprawach finansowych, właśnie karierowych, tu może wydarzyć się coś, bo mamy tą wieżę cały czas, prawda? I to się nam tyczy do całego czytanka. Może się wydarzyć coś, czego się kompletnie tutaj nie spodziewasz i będzie trzeba się też tym zająć, będzie się trzeba do tego odnieść jakoś. Tak jest. Rada jest tutaj, łap się tej roboty, prawda, i do dzieła. Zobaczcie, bierze buławę i fru, leci do roboty, prawda. Działaj, zajmuj się, bądź aktywnym tutaj bliźniaczkiem, kuj żelazo, póki gorące, nie zatrzymuj się tutaj, idź za ciosem, że tak powiem. I to dla każdego to będzie tu pewnie znaczyło troszkę coś innego. Dla jednych osób to jest w relacjach, związkach, dla innych z was to będzie właśnie w sprawach zawodowych, karierowych. Dla jeszcze innych z was to będzie coś związanego z urzędami, jakieś tu załatwienia czuję, jakieś aplikacje, jakieś papiery składane o coś. No to tutaj powiem, że jeżeli chcesz coś załatwić faktycznie gdzieś w jakimś urzędzie, to miej dystans do tego, do tej całej biurokracji, do tego wszystkiego, że pamiętaj, że tam na pewno będzie trzeba tysiące papierków wypełnić, będą ci mówić, że masz być cierpliwym tutaj obywatelem, będą ci tłumaczyć, że to tak musi być, a nie inaczej. I tutaj złoszczenie się i po prostu startowanie do nich z tą buławą, to nie ma sensu, kochani. Lepiej po prostu poddać się temu procesowi, wtedy szybciej jakby i bardziej sprawnie to wszystko przejdzie i ty nie stracisz nerwów. Też mówię z własnego doświadczenia, kochani. Mamy kartę sprawiedliwości na samym spodzie, czyli widać tutaj te sprawy urzędowe, te sprawy sądowe nawet. I tutaj, kochani, jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to też czuję, że jeżeli tu była jakaś niesprawiedliwość, błędnie postrzeganie intencji, czy też chęć wyłudzenia, czy uzyskania więcej niż się jakby należy, no to to legnie w gruzach. Tutaj widać, że to się absolutnie nie udaje, przychodzi sprawiedliwość i tak, i wszystko jest poukładane tak, jak ma być poukładane, jakby, tak? Tak, na razie tyle tutaj czuję. A, tu się jeszcze nie zajęliśmy do końca. Nie, zajęliśmy się. Tak, okej. Czuję, że już tyle. Mnóstwo tu jest buław, więc będzie bardzo ogniście, ale cóż się dziwić w takim czasie. Zobaczmy sobie skronik Akaszy dla was. Co tutaj kroniki Akaszy dla bliźniąt na ten czas mają do przekazania? Kroniki Akaszy dla bliźniąt. Co tutaj mają na ten czas? Tak, wibracja 38. Ciekawe, bo to jest moja wibracja, słuchajcie. Wibracja niezwykła dosyć misjonarza tu na ziemi, więc może ktoś z was też odczuwa tą misję i tą potrzebę pomagania innym właśnie. I czasem w tej misji można się poczuć samotnym, prawda? Natomiast tutaj jest w odpowiedź: nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama, pamiętaj o tym. Zaufaj połączeniu z twoimi duchowymi przewodnikami i z jedyną prawdziwą miłością. Jedyna prawdziwa miłość to jest oczywiście miłość uniwersalna, miłość bezwarunkowa, miłość też własna, którą powinniśmy o nią dbać i celebrować, o niej pamiętać każdego dnia, żeby łatwiej było nam żyć i funkcjonować właśnie. To podpięcie do tej energii miłości bardzo, bardzo w tym pomaga. I tu z książeczki przeczytam nam, tu są takie fajne pytania, więc warto sobie zadać takie pytania sobie czy swoim przewodnikom duchowym,
Jak wygląda moje aktualne przewodnictwo? To jest pierwsze pytanie. Jak mogę przezwyciężyć przeszkody stawiane mi na drodze przez pana ego, czyli ego, prawda? Pokażcie mi proszę obraz, który mi wyjaśni, w jak cudowny sposób jestem prowadzony. I tutaj jest taka afirmacja, jestem prowadzona i chroniona przez cały czas. No słuchajcie, ktoś z was tutaj może czuć zmęczenie już, faktycznie, bo tutaj też czuć ogromne zmęczenie ilością tego bólu i cierpienia, który się zadział jakby do tej pory, ale tutaj zawsze, kochani, możemy zmienić coś, prawda? Dokonać jakiegoś innego wyboru, pójść w inną trochę stronę. Więc ja tak czuję, że to jest tydzień, kiedy możecie tutaj coś zrobić, coś zmienić trochę, trochę inaczej pokierować tym swoim życiem i inaczej patrzeć też na siebie może w tym wszystkim. Mamy dzieci, zobaczcie. Więc zdecydowanie w tym tygodniu twoje sprawy będą dotyczyć tutaj dzieci. Jeżeli nie masz swoich dzieci, to będzie chodziło o dziecko wewnętrzne, ale jeżeli masz swoje dzieci, to tutaj zdecydowanie będzie się coś zadziewało związane z twoimi dziećmi, nieważne ile one mają lat. Może tutaj dojdzie do jakiegoś pojednania, może tutaj dojdzie do jakiegoś zrozumienia większego między wami. Dobra, zobaczmy co dalej. O, wow! Ascending, czyli wejście na wyższy poziom, nowa faza, no i mamy to preparing for union, czyli tu faktycznie jakieś połączenie, na nowo połączenie, bym powiedziała, więc może ktoś powracać z przeszłości, słuchajcie. Ale tutaj uważajcie wtedy, kochani, żeby się nie okazało, że jeżeli tu chodzi o jakąś osobę romantycznie i ktoś wraca z przeszłości, obiecuje złote góry, to tu uważajcie, żeby to się nie okazała wieża, żeby to się nie okazało, że to jest ktoś, kto ma ślub, ma, prawda, małżonkę, małżonka i jest to osoba zajęta. Więc tutaj uwaga, kochani, na to, żeby faktycznie być czujnym i słuchajcie swojej intuicji, bo tu macie tyle kielichów, buław, że tu zdecydowanie te karty podpowiadają, słuchaj się swojej intuicji, ona cię dobrze poprowadzi, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, zadawaj właściwe pytania i po prostu uzyskasz te odpowiedzi, się dowiesz prawdy. I teraz zapytacie, co to są te właściwe pytania? To są takie pytania, na które ten ktoś musi odpowiedzieć w taki sposób, by powiedzieć prawdę. O to chodzi, żeby zadawać mądre pytania, prawda? Nie tysiąc pytań, tylko dwa mądre pytania wystarczą i cała prawda wychodzi na jaw. Dobrze, zobaczmy ukrytą prawdę dla was właśnie. To czas na uzdrowienie. I tak czuję, żeby to tutaj położyć. Czuję, żeby to tutaj położyć. Dobra, co dalej? Wiem, że byłam albo byłam jedynie takim rozproszeniem, odskocznią od twojego bólu, no i to jest tutaj, słuchajcie. No i teraz pytanie, kto kogo tak traktował? Ciebie ktoś, czy ty kogoś, prawda? No właśnie, tutaj nie jestem osobą dostępną. Natomiast tutaj ktoś wyznaje ci miłość, kocham ciebie. I tu ja czuję, że właśnie to może być ktoś, kto powraca, ale to może być znowu na dwoje babka wróżyła. Dla jednych to będzie ktoś, kto wraca i ty chętnie tą osobę przyjmujesz, prawda? Może kogoś poznajesz i chętnie przyjmujesz, ale u innych znowu ja czuję, że wraca ktoś, kto się okaże wieżą, czyli przyniesie ze sobą jakieś szokujące wiadomości, informacje na przykład, prawda? Tak. Tak czy inaczej, czuję bardzo ciekawy tydzień przed nami. Dobra, zobaczmy mini, wybierz kartę jeszcze dla was. Jeden, dwa i trzy dla bliźniąt na ten czas, na ten tydzień. Okej, zobaczmy. Jedyneczki. Najpierw odpuść przeszłość. Dwa. Może. I trzy. Mało prawdopodobne. Dobrze. Tyle, kochani. Utulam was mocno, z całej siły. Trzymajcie się. Życzę wam niezwykłego tygodnia. Do usłyszenia. Pa, pa.